Dzień dobry Państwu! Nieraz już komentowałem sytuację związaną z rosyjskim budżetem i z szeroko pojętymi rosyjskimi pieniędzmi i znowu mamy ciekawą sytuację na podstawie nowych artykułów, nowych danych. Chciałbym przedstawić Wam z jakim problemem mierzy się w tej chwili rosyjski prezydent i rosyjski rząd. Mamy tutaj pierwszy artykuł portal ważny je historii, bardzo dobry portal rosyjski, oczywiście opozycyjny. I tutaj czytamy już sam tytuł, żeby przyciągnąć nowych żołnierzy kontraktowych. Regiony zwiększyły jednorazowe wypłaty za podpisanie kontraktu. Średnio w ciągu roku wyrosły one o 150%, czyli półtora raza. I tutaj faktycznie dotyczy to, tu mamy taki plakat reklamowy, który to pokazuje, dotyczy to nie tyle żołdu jako takiego, bo rosyjski żołnierz otrzymuje, przynajmniej w teorii powinien otrzymywać, bo bywa z tym także różnie, pewien określony żołd co miesiąc około 200 tysięcy rubli, ale jednocześnie, żeby on w ogóle podpisał taki kontrakt, to oferują mu jednorazowe dopłaty. Różne regiony przy tym dopłacają dodatkowo, bo budżet federalny sam z siebie płaci w momencie rekrutacji 195 tysięcy rubli na start, a później do tego mogą dochodzić dopłaty regionalne. Jak to wygląda, proszę Państwa? Tutaj mamy historię przedstawioną na bardzo ładnym wykresie. I widzimy, że na samym początku, to znaczy w czerwcu roku 2022, wprowadzała, wprowadziła takie dopłaty. Adygieja, jeden z regionów Federacji Rosyjskiej, który widać uznał, że trzeba ludzi jakoś zachęcić do podpisywania kontraktów, bo prawdopodobnie nie byli do tego tak chętni i zaoferowali dodatkowe regionalne 100 tysięcy rubli. Później dołączyły kolejne, Murmańska i Ulianowska Oblast, czyli Okręg. I jak widzimy, z czasem tego przybywało. I w tej chwili jesteśmy już w tym momencie, kiedy, niech się ta animacja tutaj nam odtworzy, jesteśmy w tym momencie, w którym średnia dopłata regionalna to 225 tysięcy rubli. Przy czym zobaczmy sobie tutaj stan obecny, widzimy, że Cały szereg okręgów płaci powyżej pół miliona rubli na start, czyli pół miliona plus 195 tysięcy. Tu nam się to znowu odpaliło, stańmy tu, zastopujmy. I tak, okręg moskiewski płaci aż 805 tysięcy rubli na start plus 195, łącznie okrągły milion rubli. Jan, Jamala Nieniecki Autonomiczny okręg 600 tysięcy Okręg Leningradzki, Adygieja, Astrachański Kraj Krasnodarski Okręg Niżniegorodzki Rostowski i miasto Sankt Petersburg płacą po pół miliona nie ma tutaj Moskwy bo Moskiewski okrąg to nie jest to samo co miasto Moskwa Moskwa jako miasto wypłaca nie na start dodatkowe pieniądze, a dopłaca żołnierzom do żołdu 50 tysięcy miesięcznie. Czyli, jeśliby taki żołnierz przepracował 16 miesięcy na froncie, co ze zrozumiałych względów nieczęsto się udaje, to wyjdzie na tym lepiej, niż jakby zatrudnił się do wojska. Z okręgu moskiewskiego. Przy czym tutaj należy założyć, że ludzie, którzy podpisują te papiery w Moskwie, pewnie w jakiś sposób kombinują, co jest dla nich bardziej opłacalne, gdzie te papiery podpisać, gdzie ten kontrakt podpisać. Natomiast oczywiście są miejsca, gdzie te wypłaty są mniejsze, ale średnia to jest 225 tysięcy rubli. Więc razem z tą dopłatą federalną już w tej chwili każdy żołnierz rosyjski, który idzie do wojska jako żołnierz kontraktowy, a w tej chwili stanowi to zdecydowaną większość, mobilizacja w tej chwili w Rosji nie jest organizowana, choć formalnie się nie zakończyła, to każdego żołnierza. To trzeba wyposażyć na start w 400 tysięcy rubli. To oczywiście brzmi poważnie i jak na warunki rosyjskie, to są bardzo dobre pieniądze. Dla ludzi, którzy mieszkają w prowincji, gdzieś dalej od Moskwy i Petersburga, to jest 10 dobrych wypłat miesięcznych. Oczywiście dla człowieka mieszkającego w Moskwie czy w Petersburgu to już nie jest aż tak potężna wypłata, natomiast jednak jest to oferta skierowana w dużej mierze do tej właśnie prowincjonalnej Rosji. Ile to jest w przeliczeniu na złotówki? W tej chwili 420 tysięcy rubli to jest około 18 tysięcy złotych. Czy wy byście Państwo poszli umierać za 18 tysięcy złotych jednorazowej wypłaty? No Ja osobiście wolałbym nie iść przy późniejszym żołdzie na poziomie 9 tysięcy złotych. Przy czym dodajmy tutaj, to też jest dość istotne, że te 18 tysięcy zł to jest na przykład 3,5 metra kwadratowego mieszkania w Samarze, a prawdopodobnie nawet nie aż tyle. Dlaczego? Dlatego, że jak sami żołnierze z frontu donoszą, ogromna część pieniędzy, które rosyjski żołnierz zarabia, wydaje na swoje wyposażenie, na samochód, na benzynę, na części do tego samochodu. Bez jakiegoś środka transportu na froncie praktycznie nie istniejesz. Dodatkowo trzeba sobie kupić mundur, kamizelkę kuloodporną, różne rzeczy kupują za swoje pieniądze. Przy czym tu trzeba jasno powiedzieć, po stronie ukraińskiej wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Strona ukraińska także wydaje swoje żołdy na dodatkowe wyposażenie, bo im także na to brakuje. Tu absolutnie jest to bardzo podobne. Chociaż w przypadku strony ukraińskiej nie spotkałem się z takimi doniesieniami, a w przypadku rosyjskiej było ich sporo, że ci żołnierze wykorzystują pieniądze z żołdu, z tego rodzaju wypłat, na to by na przykład wykupić u swojego kierownictwa możliwość nie bycia wysyłanym bezpośrednio na linię frontu. Tu znowu trzeba powtórzyć, że ogromna część żołnierzy nie walczy z karabinem w ręku w okopie czy gdzieś tam w walkach miejskich. Zdecydowanie nie wszyscy żołnierze są piechotą szturmową. Ogromna ich część pracuje w logistyce, w artylerii, w artylerii przeciwlotniczej, w obsłudze na lotniskach, w różnego rodzaju magazynach, warsztatach itd. Więc... Jest tutaj pole, żeby na przykład komuś zapłacić, żeby zamiast dostać karabin i biec na front, to dostać klucz francuski i zostać w jakiejś bazie remontowej. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to są poważne pieniądze dla budżetu, kiedy mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy są do armii sprowadzani, i to także oznacza, że skoro te wypłaty rosną, to znaczy, że chętnych nie ma tak wielu, jak potrzeba. Jeśli te wypłaty rosną, a jak czytamy w ważnych historiach rosną szybko, tutaj w marcu w trzech okręgach osiągnęły one poziom 500 tysięcy rubli na start, to dość poważna decyzja myślę dla władz takiego regionu. To oznacza, że chętnych brakuje, więc trzeba te pieniądze wypłacać, i tutaj też dodam, że pieniądze na start są o tyle ważne, że je faktycznie trzeba wypłacać. Jeśli nie będzie pieniędzy na start, to prawdopodobnie tych chętnych będzie jeszcze mniej. Później można się z żołdem wstrzymywać z wypłatami za. Śmierć na polu walki czy za ranę, no tu już można kombinować, tu już można opóźniać, ale jeśli chcemy faktycznie rekrutować ludzi skutecznie, to te wypłaty na start trzeba dać. To kosztuje budżet. I tutaj się pojawia druga nowa informacja to jest informacja na, proszę Państwa, luty bieżącego roku. Okazało się, że w lutym deficyt budżetowy, który w całym roku miał Osiągnąć poziom biliona 600 miliardów rubli osiągnął poziom biliona 474 miliardów rubli. I oczywiście to nie znaczy, że pieniądze się już całkiem skończyły i że zaraz trzeba będzie wchodzić w długi, w zeszłym roku było podobnie, to znaczy Rosja wpłaca tak zwane awanse. Na różnego rodzaju kontrakty firmom zbrojeniowym. To znaczy, na przykład w styczniu, lutym zamówili amunicję na cały rok, zamówili buty dla żołnierzy na cały rok, tego typu rzeczy i wydali te pieniądze już teraz, naraz. Wysłali do tych firm, żeby one miały z czego te wszystkie wydatki pokrywać. Budżet ma jakby czyste ręce, on zapłacił, oczekuje na. Dostawy, więc nie będzie aż tak źle, że skoro przez dwa miesiące wykorzystali prawie cały limit deficytu, to zaraz będzie gorzej. Tylko niemniej sygnał nie jest pozytywny. Sygnał pokazuje, że choć Rosja chwali się, że wszystko im rośnie, to pieniędzy po prostu aż tak wiele nie ma. I teraz pojawia się pytanie, skąd te pieniądze wziąć. Oczywiście można zmienić system rekrutacji na system mobilizacji i bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie się to wydarzy, ale wciąż będzie to oznaczało kolejnych ludzi, którym będzie trzeba zapewnić transport, szkolenie, wyposażenie, jedzenie itd. Więc te pieniądze skądś będzie musiała Federacja Rosyjska pozyskać i tutaj się pojawia Kolejny artykuł na portalu Ważnej Historii. On na podstawie rozmów z ludźmi zaangażowanymi w ten proces stwierdził, opisał, jak prawdopodobnie będzie wyglądała najbliższa reforma podatkowa. Przy czym wprost tutaj zostało napisane, że są różne warianty przygotowane, i prawdopodobnie ten, który tutaj jest opisany, jest najbardziej prawdopodobny wyszło nam prawdopodobnie, prawdopodobny, przepraszam za to. Natomiast są na stole, podobno według źródeł ważnych historii, a to jest portal godny zaufania, są na stole także warianty zarówno ostrzejsze, jak i bardziej dla rosyjskiego społeczeństwa łagodne. I tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim miałby zostać podniesiony podatek od dochodów przedsiębiorstw z 20 do 25%. Druga poważna zmiana to byłoby wprowadzenie podatku progresywnego od dochodów em, osób fizycznych. Czyli to, co my wypełniamy PITA 37, to znaczy no ja już w tej chwili jestem przedsiębiorcą, ale przez lata wypełniałem, państwo prawdopodobnie... W dużej części też sobie tam patrzycie, czy nie przekroczyliście jakiegoś progu, czy nie trzeba zapłacić więcej. W Rosji to mm, było pominięte tam był ten podatek tak zwany liniowy 13%. Natomiast teraz planują, żeby wprowadzić skalę progresywną, dość prawdę mówiąc, łagodną to znaczy, drugi próg to by było 15%. Przy czym te 15% byłoby liczone od tego, co przekroczy limit. To znaczy, zarobiliśmy kwotę X, ona się mieści w limicie, zarobiliśmy dodatkowo 100 tysięcy rubli. To od tej pierwszej kwoty X płacimy 13%, a od tych 100 tysięcy rubli już 15%. Zrozumiały system, myślę, że nic skomplikowanego. Od jakiej kwoty Rosjanie są. Uważani za na tyle bogatych, że powinni płacić więcej. Otóż mowa jest tu o milionie rubli rocznie. Milion rubli to oczywiście brzmi godnie, to jest duża liczba, ale mówimy o rublach, więc to oznacza 83 tysiące rubli miesięcznie, czyli około 3,5 tysiąca złotych. 3,5 tysiąca złotych według rosyjskiego prawodawcy miałoby być już tą kwotą, od której jesteśmy bogaci i powinniśmy płacić więcej. I tutaj anonimowy ekspert dla ważnych historii wyliczył, że takich ludzi w Rosji, wsłuchajmy się w te liczby, jest około 20 milionów. Na 140 milionów ludzi 20 milionów zarabia ponad 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Rozumiemy, że reszta zarabia mniej to nie są szczególnie byśmy powiedzieli robiące wrażenie liczby natomiast jest jeszcze drugi próg w zasadzie to już trzeci drugi podwyższony 20% mieliby płacić ludzie którzy zarabiają 5 milionów rubli rocznie czyli 17,5 tysiąca złotych miesięcznie Oczywiście tutaj te progi podatkowe nie są szczególnie wysokie nawet te 20% dla najlepiej zarabiających, to nie brzmi jakoś szczególnie poważnie. Te podatki były stosunkowo niskie i proste przez lata, ponieważ dyktatorska władza Putina mogła się opierać na dochodach z ropy naftowej i gazu. W tej chwili jest to trudniejsze, pojawiły się nowe wydatki, więc pojawiają się utrudnienia. Na tym w dużej mierze zresztą opierał się ten kontrakt społeczny pomiędzy dyktatorem i ludem. To znaczy wy się nie bawicie w politykę, a ja was tutaj szczególnie nie będę tak bezpośrednio... Tymi podatkami dociskał, chociaż oczywiście pomimo tych stosunkowo niskich podatków dochodowych, no aż tak wesoło nie było. Niemniej były jakieś punkty zaczepienia, na które można było popatrzeć i powiedzieć, ale za to my w Rosji mamy niski, prosty, liniowy podatek. I to faktycznie było ciekawym argumentem, teraz prawdopodobnie się to zmieni. Jednak cała ta historia z podatkami ma być związana przede wszystkim z dochodami firm. Te zmiany mają do budżetu przynosić około 2,5 biliona rubli rocznie, czyli około 27 miliardów dolarów amerykańskich. Niemała kwota, przy czym jeśli chodzi o zwiększenie podatku od osób fizycznych, to to jest około pół biliona, czyli 500 miliardów. Natomiast pozostałe 2 biliony to są pieniądze właśnie od firm, chociaż można tutaj też powiedzieć, że te pieniądze, które będą płacić w podatkach pracownicy, w gruncie rzeczy też zostaną w pewnym stopniu przełożone na rosyjskie przedsiębiorstwa, na rosyjski biznes. I to jest ciekawa sytuacja, bo ten biznes nie jest rozpieszczany, nie ma łatwo, żyje w warunkach sankcji, w warunkach biedniejącego społeczeństwa, w warunkach dzikiej konkurencji o pracownika, ponieważ Pracowników w Rosji mówię o tym od dawna, bo ten problem istnieje od dawna i nic się tutaj nie poprawia. W zasadzie jest tylko gorzej, a jeśli pojawi się jeszcze kolejna fala mobilizacji, a to będzie jeszcze bardziej y, palącym problemem, jeszcze tutaj dodatkowo zostaną obciążeni i powtarzam, 27 miliardów dolarów rocznie, co zostanie wyjęte przede wszystkim z kieszeni rosyjskich firm, które już w tej chwili no, cienko przędą, w ten sposób to ujmijmy, mają problem, żeby pozyskać kredyty, bo stopy procentowe są bardzo wysokie. W takich warunkach jakiekolwiek dalsze inwestycje biznesu będą praktycznie nierealne, już w tej chwili są bardzo trudne i w tej chwili już jeśli chodzi o inwestycje rosyjskiego biznesu, to Wskaźniki szorują po podłodze, a w tej chwili jeszcze dodatkowo zostanie ten biznes prawdopodobnie obciążony. Pytanie brzmi, od kiedy? Może się okazać, że te zmiany zostaną wprowadzone z pewnym opóźnieniem, bardzo prawdopodobnie, bo najczęściej tego typu zmiany, zwłaszcza podatkowe, następują z opóźnieniem, natomiast pieniądze rosyjskiemu budżetowi są potrzebne już tutaj i teraz, więc. O ile można byłoby się w normalnych, pokojowych czasach spodziewać, że te zmiany wejdą w życie od początku przyszłego roku, o tyle w tej chwili nie wykluczałbym, że one zaczną działać już w tej chwili. Więc obserwujemy bardzo trudną sytuację dla rosyjskiego prezydenta, tak zwanego prezydenta, choć można by o nim mówić po prostu o dyktatorze, tak by było o wiele bardziej prawidłowo. Dyktator i jego marionetki z tak zwanego rządu stoją przed bardzo trudnym wyzwaniem. Nie pomaga słaby rubel, problemy z eksportem benzyny, a takich problemów prawdopodobnie będzie więcej. To ostatecznie tworzy wrażenie, zresztą to wrażenie ja osobiście mam od dawna i próbuję Państwu je przekazać, że Rosja, jeśli odpowiednio długo będzie kontynuowana ta sytuacja, która trwa, będzie musiała się mierzyć z katastrofalnymi skutkami. Jednak to tworzy pewnego rodzaju iluzję, że w związku z tym nie powinniśmy nic robić i po prostu poczekać, aż ta Rosja się sama rozpadnie pod ciężarem własnych problemów. To jest bardzo kusząca opcja i kusząca wizja, natomiast tutaj trzeba powiedzieć wprost, trzeba ten proces przyspieszać. Im dłużej ten proces trwa, tym więcej ludzi ginie, tym więcej lu ludzi ponosi koszty materialne. Nie tylko mówię tutaj o zniszczonych budynkach w Ukrainie, nie tylko o zniszczonych mostach, spalonych samochodach, em, tego typu stratach, ale także wszędzie wokół nas, w Polsce, w Europie. Nas też ta wojna koszmarnie wiele kosztuje, na wielu różnych polach nie tylko rolników i przewoźników wszystkich nas dookoła. Im szybciej się ona skończy, tym lepiej, więc każda próba sprawienia, by ten proces upadku Rosji przyspieszył, powinna zostać przez nas podjęta. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.